Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj kurczak na butelce. Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że pokażę ten przepis na blogu. Jest on tak popularny, że naprawdę w wielu miejscach w internecie można go znaleźć. Co więcej, co dom, to obyczaj. Każdy doprawia tego kurczaka inaczej, każdy robi go inaczej. Ale padło sporo pytań o takiego kurczaka i pomyślałam sobie, że jest to rzeczywiście prosty, smaczny i szybki sposób, na przykład na niedzielny czy sobotni obiad, więc go z przyjemnością tutaj zaprezentuję, rozszerzając trochę ten przepis o alternatywy i różne dodatki, między innymi płynów, które mogą znaleźć się w butelkach. Nie przedłużam, wszystko opiszę dokładnie na blogu www.skutecznie.tv, gdzie bardzo serdecznie zapraszam. A teraz już zaczynamy piec kurczaka. Ja mam taką standardową, powiedzmy dyżurną butelkę od piwa, już bez naklejek, na której zazwyczaj piekę tego typu kurczaka. Jeśli nie macie butelki, na której pieczecie kurczaka, no bo na przykład go jeszcze nie piekliście, no to wystarczy kupić zwykłe piwo, bez otwierania, namoczyć go w misce czy w zlewie wypełnionym ciepłą wodą, tak żeby zeszła etykieta, wszystkie etykiety. Następnie tę butelkę pełną piwa jeszcze dokładnie umyć, tak żeby ona była czysta, nieskazitelna. Można ją też wyparzyć, jeśli chcecie, bo na niej będzie pieczony kurczak. I odstawić na bok. Piwo otrzymam w temperaturze pokojowej. Butelka nie może być zimna, bo będzie wędrowała do rozgrzanego piekarnika. Zatem namoczona w ciepłej wodzie, wyszorowana, bez etykiet i jeszcze zamknięta, czeka. A druga czynność to oczywiście, jak do każdego pieczonego kurczaka, trzeba mięso doprawić. Biorę kurczaka w całości, około 1,5 kg, mój waży 1,6 kg i trzeba go albo doprawić, albo zamarynować, dokładnie w dowolny ulubiony sposób. Można sięgnąć po dowolne ulubione, sprawdzone przyprawy do pieczonego kurczaka, bądź po dowolną marynatę. Ja dzisiaj zaproponuję bardzo prostą marynatę z solą i majerankiem i muszę ją najpierw przygotować. Dwa duże ząbki czosnku, jak widzicie, takie naprawdę duże, no, odpowiedniki czterech mniejszych ząbków czosnku. Drobno siekam lub przeciskam przez praskę i dodaję do naczynia. To będzie inna marynata niż zazwyczaj, bez oliwy i bez oleju. Wystarczy mi sam tłuszcz, który wytopi się ze skóry kurczaka. Zatem same tylko przyprawy. I teraz tak, do czosnku dodaję łyżeczkę soli. Solidną łyżeczkę majeranku. Majeranek i kurczak bardzo się lubią i będzie naprawdę świetnie smakował na tym mięsie. Pół łyżeczki ostrej czerwonej papryki i solidną szczyptę pieprzu. Tak na czubku łyżeczki. I na koniec jedna niepełna łyżeczka suszonego tymianku. Wszystkie przyprawy starannie mieszam, rozcieram na taką przyprawową pastę. Jeśli chcecie, można dodać tutaj łyżkę bądź dwie łyżki oliwy z oliwek bądź oleju. Ja natrę kurczaka po prostu tą pastą i to w zupełności wystarczy. On będzie jeszcze potem nawilżany płynem podczas pieczenia. Tak to wygląda. I kurczaka starannie nacieram przyprawami. Mięso jest już oczywiście umyte i osuszone. Osuszyłam je tak z grubsza, żeby przyprawy miały do czego przywrzeć. I nacieram w środku i z zewnątrz. Bardzo starannie wmasowuję przyprawy w mięso, tak żeby każdy kawałeczek mięsa był nimi starannie pokryty. Staram się, żeby do środka dostała się przynajmniej jedna łyżeczka tych przypraw, tak żeby od środka kurczak również przesiąkał nimi podczas pieczenia. No i tak masuję go spokojnie przez minutę, dwie, tak żeby rzeczywiście mieć pewność, że przyprawy są dobrze roztarte. To, co zostanie na dnie naczynia, wybieram i przyklejam do najgrubszego miejsca na kurczaku, czyli do piersi kurczaka, tam gdzie są filety, oraz do udek. Tak to wygląda. I teraz kurczak pod przykryciem wędruje do lodówki na kilka godzin, 3, 4, najlepiej 6, a jeszcze lepiej przygotować go wieczorem dnia poprzedzającego pieczenie i zostawić na noc w lodówce. Mniej więcej w połowie czasu marynowania przewracam go na drugą stronę, to jest piersiami do dołu, tak żeby ewentualnie soki i przyprawy rozłożyły się równomiernie i po tym czasie wrócę i pokażę, co dalej. No i kiedy jestem już gotowa do pieczenia kurczaka, szykuję ziemniaki. Skoro już rozgrywam piekarnik i będę piekła mięso, to za jednym zamachem mogę także upiec ziemniaki, które są świetnym dodatkiem do pieczonego kurczaka. Ja mam takie mniejsze, biorę je ze skórką. Możecie obrać, jeśli nie lubicie. Jeśli ze skórą, to oczywiście są dokładnie wyszorowane. I mimo, że są małe, to ja przekroję jeszcze je na pół, szybciej się upieką i będą ładniej wyglądać. Jeśli chodzi o ilość ziemniaków, to nie podaję, bo to jest kwestia indywidualna. Tyle, ile wiecie, że zejdzie Wam do tego kurczaka. Ja przyjmuję 3-4 takie małe ziemniaczki na jedną osobę, więc u mnie tyle wystarczy i teraz trzeba je doprawić. Przyprószam je solą, oczywiście ilość soli według własnych upodobań i według własnego uznania. I ponieważ do kurczaka dodawałam tymianek, to także tutaj dodam tymianek. Pół łyżeczki suszonego tymianku lub innych ulubionych ziół. Ziemniaczki będą przyjemnie ziołowe. Mieszam, rozprowadzając przyprawy na ziemniakach.
Super, można skropić łyżką oliwy bądź oleju. Ja tego nie robię, bo będę miała tłuszcz z kurczaka w naczyniu i to w zupełności wystarczy, ale można. Dobra, kurczak już czeka i ładnie pachnie. Teraz butelka. Ja, jak mówię, mam dyżurną, więc muszę tutaj wlać piwo. Gdyby to była butelka, którą kupiłam z piwem, przygotowana według opisanego wcześniej sposobu, czyli jeszcze zamknięta, ale już bez etykiety, to otwieram, odlewam mniej więcej szklankę piwa, tak żeby w butelce zostały 2/3 wysokości płynu i z tym piwem piekę kurczaka. Jeśli chodzi o alternatywę dla piwa, to ja bardzo często podmieniam piwo na inne płyny. To może być bulion, to może być sok jabłkowy, sok pomarańczowy, sok winogronowy i te trzy soki sprawdziłam. Bardzo fajnie to smakuje. Także piwo jabłkowe i cydry bardzo dobrze tutaj pasują. Dzisiaj wezmę piwo. Do smaku dodam mały ząbek czosnku. Przekrawam go na pół, żeby lepiej uwolnił aromat. Wrzucam do butelki oraz gałązkę świeżego oregano. Wrzucam w całości. Piwo będzie smaczniejsze. Teraz uzupełniam butelkę do 2/3 wysokości, czyli otwieram kolejną butelkę piwa. To jest właśnie minus przelewania tego piwa, bo ono się trochę spieni. Wiem, że powinno się lać po ściankach, no ale lejąc pomału, ta piana za chwilę siądzie. No i gdy mam już mniej więcej 2/3 piana siadła, to resztę wlewam do szklanki. Źle wlałam, również się spieniło, nie szkodzi. To piwo będzie wykorzystywane do podlewania podczas pieczenia. Odstawiam je zatem na bok. A na butelkę muszę teraz nadziać kurczaka. Na końcu dodam to jeszcze szczyptę soli, żeby zapewnić mocne spienienie się piwa podczas pieczenia. To teraz jak przygotować kurczaka? Kurczaka będę nadziewała od dołu, tak żeby siedział na tej butelce. Tu gdzieś ma wyjść butelka, szyjka butelki. Więc trzeba upewnić się, że tu jest dziura, otwór na właśnie szyjkę butelki. Jeśli nie, no to trzeba naciąć przy piersi i tędy ją wyjąć. I teraz podnoszę kurczaka za tę dziurę w szyi. Ustawiam butelkę w naczyniu i nadziewam kurczaka na butelkę, wyciągając szyjkę tym otworem. Widać w całości, nogi zwisają. Kurczak tak praktycznie stoi, siedzi na butelce. Nic odkrywczego, stary jak świat sposób, tak to wygląda. No i tak naprawdę cały wyc polega na tym, że teraz podczas pieczenia piwo z butelki będzie kipiało, będzie się pieniło i będzie oblewać kurczaka, dzięki czemu mięso będzie soczyste, dobrze upieczone i cały czas podlewane. Ja, niezależnie od tego, jeszcze mniej więcej w połowie pieczenia podleję tą resztką piwa, którą mam w szklance, tak żeby mieć pewność, że kurczak rzeczywiście jest soczysty. I teraz tak, układam na dole przygotowane wcześniej ziemniaki równą warstwą, tak żeby piekły się równomiernie. I tak przygotowane naczynie wstawiam teraz do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę tak długo, aż mięso będzie upieczone. Przyjmuje się zasadę, że na każdy kilogram kurczaka pieczemy 1 godzinę, czyli jeżeli ja mam tutaj kilo 600, 1,6 kg, to piekę 1,6 godziny. I ten czas powinien być w zupełności wystarczający. Przypominam, w połowie pieczenia podlewam raz jeszcze kurczaka. Wysuwając ostrożnie blachę z piekarnika, polewam po prostu tym, co zostało w szklance od góry. Wsuwam ponownie i dopiekam do czasu, kiedy kurczak będzie gotowy. No a tak wygląda po upieczeniu. U mnie minęło troszkę więcej niż 1,5 godziny. Mięso jest wspaniale upieczone, w kuchni pachnie przepięknie. No i jak sami widzieliście, przy niewielkim nakładzie pracy, bo pracy tutaj wcale dużo nie ma, mam gotowe pyszne, soczyste mięso i pieczone ziemniaki, czyli idealny na przykład niedzielny czy sobotni obiad. Po upieczeniu zostawiam do lekkiego ostygnięcia. Trzeba uważać, bo po pierwsze butelka jest bardzo gorąca, kurczak jest bardzo gorący, więc ostrożnie, żeby się nie poparzyć. Jeśli nie macie wprawy, to można poprosić drugą osobę o pomoc. Jedna osoba przytrzymuje butelkę, oczywiście zabezpieczonymi dłońmi, druga zsuwa mięso. I przed porcjowaniem kurczaka, przed krojeniem kurczaka, jak zawsze trzeba poczekać jakieś, nie wiem, 5-10 minut, żeby mięso nieco odpoczęło, żeby buzujące w nim soki się uspokoiły, dzięki czemu po przekrojeniu te soki nie wypłyną, no i mięso będzie bardziej soczyste. Kiedy odstoi już te swoje 10 minut, spokojnie można kroić, porcjować i podawać. U mnie tak to wygląda z pieczonymi ziemniakami i do tego zawsze daję jakieś warzywo na boku, na przykład sałatkę czy surówkę. Mam nadzieję, że przepis Wam się przyda. Ja wiem, że nie jest odkrywczy, ale prosiliście o niego, więc prezentuję. Kurczaka można doprawić w dowolny ulubiony sposób, piec z dowolnymi ulubionymi dodatkami. Do butelki można wlewać
to, co Wam dusza podpowie. Ja podałam moje sprawdzone płyny w przepisie pisanym na blogu, także podam, więc mam nadzieję, że będziecie przepis wykorzystywać na różne sposoby, do czego gorąco zachęcam. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.